Siemano, widzę, witam was w kolejnym odcinku z gry Pine. Kontynuujemy sobie naszą historię. Możecie zostawić lajka na dobry początek, wpaść na Twitcha oraz Discorda. Pamiętajcie, że nawet jeżeli nie oglądacie serii, to możecie zostawić odcinek w tle. I przypominam tylko, że jestem chory, także boli mnie gardło. Jeżeli dzisiaj będę mówił strasznie takim przymulonym głosem, to przepraszam, no ale jestem chory. Jeżeli nagrywam odcinki dwa razy dziennie, to czy jestem chory, czy nie jestem chory, odcinki się pojawiają. No dzisiaj niestety tak wypadło, że jestem chory i umieram, ale myślę, że odcinek i tak wyjdzie fajny. Słuchajcie, mieliśmy wykonać misję, która nazywa się The Tomb Gazer i musiałem przede wszystkim poprawić relacje z tymi ziomkami, przynajmniej żebyśmy byli neutralni, plus musiałem tutaj zebrać perłę i będziemy dzisiaj pokazywać ten naszyjnik z pereł, który zrobiłem. Nie było to jakieś mega ciężkie, po prostu zebrałem perłę, kliknąłem crafting i wykonałem naszyjnik. No i słuchajcie, co się dzisiaj wydarzy? Dzisiaj się wydarzy pewnie dużo, bo akurat dzisiaj się dowiemy o tym całym, wydaje mi się, wydarzeniu, co się tam wydarzyło, jaką rolę odgrywali ludzie. No i powoli wydaje mi się, że zbliżamy się do końca Pine'a. Pozdrawiam, jestem Hugh, czy jestem człowiekiem, The Fringe, nie, oj, skipłem. Important, The Fringe of any group are not speak to us. Nie wiem, co to znaczy fringes. Combined with some kind of prink. A, że prince, yes. What I misspoke. Jestem księżem? Jak się nazywa? Książę? Jak to się mówi? Jestem książem? Że to brzmi jakieś głupio. Nie, to naprawdę. Księżem? Nie, to brzmi. Nie wiem, nieważne. Prince. Tym synem króla, o może coś takiego. Interesujące. Ale my się oczywiście tutaj podszywamy. I mean, rocking that necklace. What can I do for you? Że mamy ten naszyjnik i co może dla nas zrobić? Szukamy informacji o tragicznym evencie z przeszłości. Wielka tragedia dla nas ludzi. Każdy powinien, żeby wiedzieć o tym, żeby nikt z nas nie popełnił tego błędu jeszcze raz. Oni zbudowali tutaj jakiś shrine commemorating the greatest heroes and villains is this event. Czyli oni zbudowali tutaj wielkie posągi takie i tak dalej, upamiętniające wielkich bohaterów i złoczyńców tamtego wydarzenia. I tutaj pytamy, czy możemy zobaczyć to coś. I znajdziemy to na wschodzie, za Wielkim Oceanem, ale oficjalne drzwi mają mechanizm, który może otworzyć się tylko kilka godzin w ciągu dnia chyba, o ile dobrze przeczytałem. Furthermore, they are outlining in the... A, że innym językiem musimy mówić, musimy to jakoś przetłumaczyć na ich język. Będę ci na zawsze wdzięczny, on nam mówi, że wszystko dla księcia zrobi. Księcia? Jak to się dziwnie odmienia? Dobra, no i mamy to, tak trochę zespeedowałem się, żeby speedrun został zrobiony czytania misji, ale na samym początku nigdy nie jest dobrym pomysłem długo tłumaczyć, czy wolno tłumaczyć, a że jestem dzisiaj w niedyspozycji, no to niestety pominąłem połowę słów i tak w sumie sam do końca nie zdążyłem przeczytać, co tam było napisane, już tłumaczyłem. Ale na początku zawsze, ale to zawsze jest warto zaczynać szybko i potem dopiero zwalniać tempo, no bo musisz być jednak energiczny na tych odcinkach. W innym wypadku one po prostu, wydaje mi się, z mojej perspektywy się gorzej oglądają. Dużo lepiej się ogląda człowieka, który jest mega energiczny i ma fajną energię i wtedy się to spoko ogląda, niżeli jest zamulasty i siedzi chłopie, witam widzowie, idziemy teraz tam. O, i na utkanej chłopie 20 minut bym tam szedł. No to już w ogóle by była tragedia, tak mi się wydaje. Oczywiście to w moich oczach i pewnie też zależy od wieku ludzi, bo pewnie starsze osoby i wolą sobie pooglądać taki gameplay na utkanej, w którym za dużo się nie dzieje, no ale umówmy się, młodzi ludzie jednak wolą rozrywkę innego rodzaju, zazwyczaj właśnie taką energiczną, a ja zawsze mam tak, że staram się robić to, co sam bym w stanie był oglądać. Czyli jeżeli ja na przykład lubię energiczne odcinki, energię na samym początku i mi się dobrze ogląda, jeżeli ktoś na samym początku wjeżdża z taką pełną energią, no to wtedy sam staram się z taką pełną energią na samym początku wjechać. Wydaje mi się, że gra jest troszeczkę za cicho w sumie.
Albo za głośno? Raz, dwa? Nie wiem w sumie. Czy za głośno? Czy za cicho? Nie wiem. Niestety często ustawienie mikrofonu, jeżeli mam troszeczkę bliżej albo troszeczkę dalej, już zmienia absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o dźwięk. Niestety mam mikrofon, jaki mam. Nie jest to najlepszej klasy mikrofon. Poprzednia wersja tego Rilopa była fajna. To już opowiadałem kiedyś, ale ta wersja do kitu jak coś. Fajna na takie eventy, jak sobie bierzesz, idziesz w pięciu i bierzesz ten mikrofon, kładziesz na stole i wtedy wszędzie zbiera mikrofon, co się mówi. To jest wtedy bardzo fajne, ale tak generalnie do czapy. Tu mamy jakieś dziwne stworzenka. Pierwszy raz je pewnie widzicie. Ja już miałem z nim styczność, bo musiałem tutaj podróżować, no nie? Fat plant. Kurczę, to wygląda na dobry owoc, no, tam warzywo, czymkolwiek to jest, które dałoby mi całkiem sporo energii, całkiem sporo wszystkiego. Takie średnie w sumie jednak. Wygląda trochę jak ziemniak, tylko który taki, który rośnie tylko i wyłącznie samemu. Samotny ziemnior. Albo marchewka bardziej taka przerośnięta, okej. The shrine official enters in only over the first hours of the day. A, czyli musimy poczekać na pierwsze dni, pierwsze godziny dnia. Ty, to problem jest. Ja mam tutaj teraz stać, kurczę, cały czas, czy jak? Nie da się tego zbagować tutaj? Pa. Tu coś mogę. Mogę zbagować, ale nie mogę wejść. A może kurde jakoś tędy? Ty. Dobra, oni coś wuja lecą, nie? Co ja będę czekał, chłopie? The Path of the Leaping Queen. Droga królowej. Jej droga. Jej droga świeciła jej odwagą, nie, jej zaangażowaniem, by tworzyć, nie, by i, kurde bolek, no, by iść niemożliwe, by stawiać niemożliwe kroki. O. A skill that formed the bridge, umiejętność, która stworzyła most między God Blue and the Ancestor, między God Blue a ich przodkami, którzy przyszli przed nim. Okej, okay. Czyli ja generalnie teraz nie mam siedzieć na pupce, tak ja muszę zobaczyć, co tu się dzieje, tak? Ja mam tutaj explore, musimy przeszukać tą lokalizację. Nie chcę wychodzić, bo potem mnie nie wpuszczą do środka. Zobaczmy. Wielki konflikt zaczął się między Knokersami a Sibylesunkami. To byli Knokersi. Spite? O kurde, nie zdążyłem. Przypadkiem kliknąłem, przepraszam. Spite, pomimo zaawansowanych narzędzi i możliwości latania, którą mieli Siblesunci, którą Sib. Kurwa mać. Umiejętności te latania i zaawansowane narzędzia były znane na całej wyspie i przez nich byli właśnie znani ci Syblegunci, byli sławni. Knokersów było dużo więcej. Leaving only them after the large scale fight. I tylko oni zostali potem po wielkiej bitwie na wielką skalę, która miała miejsce. Która miała miejsce w Stormy Dunes? W burzystych salach? Of Yesteryear. W burzliwych wydmach przeszłości. Yesteryear. Siblesunci? Nigdy o nich nie słyszałem. Nigdy wcześniej o nich nie słyszałem. Okej. Okay. Możemy tutaj wjechać na górę. Pik. The path of the. A to już było, nie? Chyba. Tak jest. To już o tym gadaliśmy. My teraz musielibyśmy się jakoś dostać na górę. Czy istnieje taka szansa? Czy faktycznie muszę poczekać, aż wejdzie słońce? Nie, możemy się tutaj dostać. O nie.
Tylko niezręcznościowe skakanie, ale chyba nam się uda. To co mogę zmienić? Co to daje? A, to jest do strzelania coś. Nie rozumiem. Jeszcze. Okej, okay, rozumiem. Chyba mniej więcej, tak mi się wydaje. Nie, nikt wujanier. A, dobrze było! Nie, cofaj chyba. Dobrze było, źle było? To po co to do strzelania jest? W sumie. A ja tam nie przeskoczę. Kurde, tam przeskoczę jak normalny gościu, nie? Proste, że dam radę. Dobra. A, czekaj, bo to tu trzeba ustawić dobrze. Dobra, dobra, rozumiem teraz. Okej, okay, coś takiego wydaje mi się, że na 90% musi być. I my teraz robimy coś takiego. I teraz pyk. I teraz pyk. Dobra, i mamy to. Mam też orba, jak najbardziej chcemy go zabrać. Ile już mam? 14. To w sumie 25 potrzebujemy do nowego poucha, także niedużo nam zostało. Inskrypcja pokazuje królową. Taking good breath through the enemy stronghold. It seems like she somehow managed to bring... Wygląda na to, że jakoś przemyciła Tranquility. Tu kurde, dlaczego ja klikam ten prawy przycisk myszy? Jestem dzisiaj taki chory, widzowie, jak coś. Jestem mega, mega dzisiaj, mega chory jestem jak coś. Znaczy, jeżeli mówię dzisiaj, nie wiem co za bardzo się dzieje. Wait, it looks... Coś tam tego, dodali tą część później. Później, królowa Lips also shows the path toward unity. Że kroki jakby królowej, czy tam droga królowej, pokazują też, show the path, pokazują też drogę do zjednoczenia. No i na to wygląda, że w sumie nie ma tutaj co więcej przeglądać. Mamy tutaj, jak to się nazywa? Teleskop chyba, ale nie mogę w ogóle wejść w nim w interakcję, niestety. Nie! Dobrze, nieszczęście nie umarłem. No i kurde, wydaje mi się, że to by było wszystko. To już byliśmy, patrzyliśmy. Tu nic ciekawego nie było, tutaj się udałem na górę. Tutaj w środku też patrzyliśmy chyba na wszystko, co trzeba było popatrzeć. Tak mi się wydaje. Ty, to nie mam zielonego pojęcia, co teraz. Ja myślałem... Ty, nie mam zielonego pojęcia. The shine of the entrance opened the first hours of the day. Exploration progress. Ciekawe bardzo. Nie mam zielonego pojęcia, co teraz powinniśmy zrobić. A nie mam w ogóle tego. Energii niestety, trzeba tu coś opierdzielić. Jedz, jedz, jedz. Musimy tutaj zbadać. Oj, przepraszam. Kurde, co ja dzisiaj robię. Musimy tutaj zbadać to wszystko dokładnie. Ale widzę, że naprawdę nie ma tutaj interakcji więcej. No co było tutaj? To było. To już gadaliśmy i czytaliśmy. A tu też jest jedno, nie widziałem tego. Tego owego, it was the same key that brought the goblets to the safe in a place where no sun is ever been seen. Ta, że królowa tutaj przyniosła tych pierwszych gobledów w miejsce bezpieczne. Ta historia nie ma sensu, dla mnie też. A dlatego, że połowę nie rozumiem. Co bludersi mają z tym wspólnego? Est musi być w błędzie. Muszę z nim porozmawiać. A, Hugh, tutaj jesteś. Musimy porozmawiać z tym Estem. Akurat tu przybył. A, tutaj jesteś. Dobrze, że tutaj jesteś. Zapomniałem o czymś tobie powiedzieć. Musimy porozmawiać o czymś. Historia tutaj nie ma za wiele sensu, tak jak się spodziewałem. To, o czym zapomniałem, to by powiedzieć, że Godbludzi porozmawialiby o evencie. We likely talk about the... Porozmawialiby o evencie, który miał tylko wpływ na nich, ale tym przed The Blunderem? We likely. Chętnie by porozmawiali, chyba znaczy will likely. The Tragedy of the Dunes, czyli tragedia Wysp Piaszczystych, tych pagórków, jak to się nazywa, The Dunes. Tragedia Wydm to zupełnie inny konflikt. Ten i on nie ma nic wspólnego z The Blunder.
Czyli tym ważniejszym, The Blunder był ważniejszym konfliktem. Więc przeczytałem o Leaping Queen, ale wygląda na to, że była też ważna dla wydarzenia The Blunder. Skąd o tym wiesz? Tam była dodana inskrypcja w jednej z tych historii, że królowa pomogła wyznaczyć drogę do zjednoczenia. Czy było tam również o tym, o rozprzestrzenianiu ciszy? Nie wiem. Ech, now that makes sense. I teraz ma to sens. Jest znane, powszechnie znane, że pierwsza królowa God Bludów wynalazła sposób, by sprawić, że wszystkie gatunki będą bardziej spokojne. Właściwie mówi się, że godbledzi są dużo łatwiejsi do mówienia, kiedy są właśnie spokojni. Zasugerowałbym, żebyś rozprzestrzenił plotkę Tranquility, plotkę, czyli tej ciszy i spokoju, plotkę spokoju w centrum ich stolicy i dowiedział się, gdzie może znaleźć więcej informacji na temat tej Leaping Queen. Jeżeli była przy wydarzeniu The Blunder, to pewnie ją razem pochowali. I assume it is Burnwich Hare. A że The Blunder jest chyba z nią pochowany. Nie, coś jest z nią pochowane. Idź, książę. I musimy przede wszystkim stworzyć to. Proszę, żeby to nie kosztowało. Tranquility Rumor. Trader Token akurat nie mam. Nie, będziemy musieli wytworzyć Trader Token. To już wolę, kurde, szczerze mówiąc, tłumaczyć moim łamanym angielskim o co chodzi. Problem z tym, że ja bym to nawet dobrze tłumaczył. Miał chwilę do zastanowienia się. Wtedy tak szybko mi tutaj słowa do głowy nie przychodzą. O, i mamy tutaj skrzynkę. I potrzebujemy Alabama Key. I takich skrzynek spotkałem mega dużo, a nigdy kurde ich nie otwarłem, nie? Więc możemy stestować. Outrigger Jacket. Kurde, to my takie fajne rzeczy dostajemy pewnie. I o tomorrow, hej, wystarczy, ja już mogę to robić, nie? Pinuję ten item. Żebym wiedział, co jest mi potrzebne, nie? Żebym nie zapomniał, że muszę mieć Morrow Hay'a. Chłopie, i robimy to normalnie. Jacketik tego dla widza? Pewnie, że tak. Dobra, przede wszystkim potrzebujemy. No właśnie, potrzebujemy Trader Tokena. Trzeba to jakoś dobrze rozchmienić, nie? Wydaje mi się, że pułapka nie jest najgorszym pomysłem. Możemy taką morzeową skonstruować. Możemy. Tylko problem jest taki, że trader za bardzo się nie rusza ze swojego miejsca. To jest największy problem. Ale bylibyśmy w stanie go uderzyć kamyłem, a potem normalnie z procy mu dupsnąć, a potem on by się wkurzył i zaczął na nas biec, mi się wydaje. I my wtedy by mu jeps. Jest to plan tak zwany, w sensie jeps w pułapkę oczywiście, bo nie chcemy zabijać. I wtedy byśmy zebrali tego tokena i wydaje mi się, że jest to plan tak zwany całkiem niezły. Także udamy się do tej stolicy i od niego ukradniemy tego trader tokena, bo wydaje mi się, że niestety, ale nie mamy innego wyjścia. Tylko problem jest taki, że ja potrzebuję kilku tych. Nie no, mamy inne wyjście. W sumie zawsze jest wyjście, pamiętajcie o tym. Zawsze możemy tutaj knocker raid w larę i lecimy, nie. Ale no generalnie wydaje mi się, że nie chcielibyśmy to tak robić na głośno. Chcielibyśmy to po cichutku sobie zrobić, na spokojnie, nikogo może nie zabijać. Chociaż jeden raz, bo ja zawsze nagrzany, jeżeli chodzi o zabijanie postaci w grach. Także może teraz byśmy troszeczkę uspokoili tempo. Użyłbym tego, użyłbym najchętniej, jak to się nazywa? Wydaje mi się, że Travel Kita, ale z drugiej strony to mamy dosłownie ten kawałeczek w prawo i jesteśmy na miejscu, także chyba tutaj nie musimy marnować Travel Kita. A i od nich możemy leather ściągnąć. To my chyba chcemy. Nie wiem, czy leather jest nam jakoś teraz mega mocno potrzebne, ale możemy sobie wziąć. Pyk. Dobra. I tylko elephant leather byśmy chcieli. Resztę tutaj mięsa i tak dalej. Nawet nie ma miejsca, żeby pozbierać. Tylko leather, pyk.
Leather się często przydaje do właśnie budowania jakiejś zbroi. W ogóle mam wrażenie, że my powoli kończymy gierkę, a ja jestem, chłopie, mega niedozbrojony, nie? Jakoś beznadziejna tarcza, mieczyk na trójeczkę, jeden hełm, chłopie, a jeżeli chodzi o zbroję, to pana moją zbroję, nie? To jest moja zbroja, która daje mi dwa żyćka, nie? Nie jest dobrze chyba. Wydaje mi się, że jestem delikatnie, że tak powiem, zacofany. A to co to jest? Ciekawe, pierwszy raz takie coś chyba widzę. Tam jest orbik. Czy my chcemy orbik? Kurde, chcemy, tylko ja tam nie mam jak tam przejść chyba. Tam na dole chyba też jest orbik? Nie, to jest Key Graphite chyba. Wyciągaj tego. Tak mi się wydaje, że tam Key Graphite jest. Też moglibyśmy to pozbierać. Ale skupmy się na jednym zadaniu, bo ja tak w sumie biegam prawo, lewo. Jedno zadanie. Musimy wygrać ten tokenik, plus potrzebujemy Morrow Heya, żeby sobie usprawnić naszą obronę i wyposażyć siebie w tak zwaną zbroję zajebistą. Dobra, tych ziomków już się nie da chyba dorwać. Pozbierajmy kości. Jeżeli tylko mamy możliwość, to pozbierajmy. A nie mogę, no to tylko ledera. Niechaj będzie. I idźmy do tego tradersa. Wydaje mi się, mój plan jest całkiem, kurczę, generalnie dobry. Tylko potrzebuję miejsca w pouchu. To by wyrzucić. W sumie wyrzucę te kości chyba, bo jedzenie się na pewno przyda. Gdzie mamy tego? Anuluj. Gdzie mamy tą pułapeczkę? Tutaj mamy. I to jest wybuchająca? Nie, to jest wybuchająca, a to jest ta taka normalna, która nie krzywdzi za bardzo. Także możemy to porobić troszeczkę. Git. Ze 4, czy ile my tam zrobiliśmy tego? 6. No i myślę, że możemy atakować. Potrzebujemy, jeszcze raz zapomniałem co. Crafting, potrzebujemy trader token, o ile się nie mylę, tak jest, 2 trader tokeny. Szkoda, że to nie jest tak, że jak ja raz tego ziomka, co ma trader tokena, zgarnę, to potem będę mógł jeszcze raz, chociaż może jakbym poczekał, on by już dostał nowy ekwipunek, nowy trader token, wtedy ja bym go, cyk. No chyba nie jest to najgłupszy plan, tak w sumie. Dobra, ustawmy pułapkę przede wszystkim. Pyk. Spokojnie, nie panikuj. Pyk. O kurde, wkurzył się i dobrze. Chodź. Oła. Uniczki, uniczki. Tylko żeby on wszedł w tę pułapkę. Jest. Upuszczaj rzeczy. Upuszczaj rzeczy, upuszczaj rzeczy. No upuszczaj. Trader token. Nie. Co ty zrobiłeś? Trader token. Tak jest, mamy to. Trader. Oła. Nie, 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 nie. Trader token. Mamy. Upuścił, upuścił, upuścił. Dobra, kit, 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 kit. Jedzenie, 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 jedzenie. Ktoś jeszcze wszedł w pułapkę, ale to... Ty, drugi raz wszedł. Może drugi raz trader token. Raczej wątpię, ale dobrze, fajnie by było. Nie, już drugi raz nic nie opuścił. Ucieczka. Puść, 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 puść. A mogę szybko podróżować teraz? Chyba muszę najpierw, musiałbym najpierw tutaj mapę odpalić. Dobra, trochę burdy narobiliśmy, ostatecznie nikt nie zginął, także cacy. Chyba nie są jakieś mega wkurzeni na nas. No nie wiem, idźmy do Fexelów. I zróbmy to samo, wydaje mi się, że wyciągnijmy po prostu tutaj tylko i wyłącznie tak zwany trader token. Wcześniej mogłem tak robić, bo wcześniej robiłem na Hama, nie? Że brałem, chłopie, ja zamiast tutaj jakieś pułapki, to ja od razu, nie? Raid i chłopie dusimy, nie? I potem szukałem trader tokena i się ostatecznie okazywało, że nie było tego trader tokena, nie? Że on gdzieś powypadał, albo zniknął, albo ktoś inny go podniósł. A tak, to jest tak zwane podejście rozsądne i mądre i taktycznie dobre. Spokojnie, nie panikuj. Oła. Pójdź, 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 chodź. Chodź, potrzebuję cię w moim składzie. Dawaj, dawaj, wariacie. Pyk, upuszczaj wszystko, co masz. Trader token, jo, dobra, trzymaj się. Jeszcze coś mu mogę pograć. Dawaj, bakozanki, jeszcze to też dawaj. A i tutaj chyba mają w ogóle tego, nie? To co mówiłem. Czyli orba, orba. Czy to nie tutaj? Nie, nie tutaj. A to tutaj, tutaj. Orba i Key Graphite mają, także możemy też to pozbierać w sumie. Dobra, i 300 IQ, mądre rozwiązanie to było tak zwane. Wykonaliśmy w końcu raz misję nie na Hama i nie na rąbanie we wszystko co się rusza. Dobra, i żeby nie marnować czasu, chociaż to jest blisko, mogliśmy się udać z buta, ale niechaj będzie Travel Kit. I mogę dalej, moim wydaje mi się,
kijowym angielskim tłumaczyć wam zaraz, co tam się wydarza, bo mamy to, co potrzebujemy, czyli Tranquility Rumor. Witam serdecznie, proszę bardzo. Oni jeszcze mnie za to polubią, a nie za bardzo mnie polubią. New Island Consent. Wszyscy będą produkować więcej i będą się też będą się zachowywać bardziej spokojnie, jeżeli tutaj ten Island Consent, jeżeli im to damy do ekwipunków. Ja raczej z tego nie korzystam, bo mi się najzwyczajniej w świecie nie chce. Ja lubię wykonywać misje, nie chcę mi się biegać po świecie i zastanawiać się, może im podrzucę, może tą wioskę zaatakuję, wywalone, chyba że w końcu my dostaniemy swoją pierwszą wioskę i będziemy mogli najeżdżać inne, to wtedy oro robimy, nie? Sabotaż na maksa, witam. O, tutaj książę ludzki i przyniósł Tranquility do naszej wioski. Byłem zainspirowany przez jej wielebność, Leaping Queen. Ohoho, znowu skipłem. I'm fascinated by her secrets. Jestem zafascynowany jej sekretami. Czy jest jednak gdzieś tutaj miejsce, w którym mógłbym się dowiedzieć o niej więcej? Ta wiedza jest sakret? Zakazana? The Great Queen is buried with the Great... że jest zapomniana sakret, albo poświęcona. Królowa jest pochowana z wielkim Siblesunkiem. Z wielkimi bohaterami Siblesunkami. Niedaleko stąd. Find the tomb which is the largest sun symbol on the door. Musimy znaleźć tomb, czyli grobowiec z wielkim symbolem słońca na drzwiach. If we want to pay homage. Jeżeli chcemy, do tego, to tam ją znajdziemy. You need more than musisz trochę więcej mieć niż tylko moje pozwolenie. Jej królowa ukryła swoje sekrety bardzo dobrze. Musimy wejść do grobowca królowej. O kurde, jak daleko, ja tam nie mogę szybko podróżować. Natomiast ja bym chciał Morrowheya skądś załatwić. Morrowhey w ogóle brzmi jak zielsko. Morrowhey. Ja coś nie ziewam, dlatego że mi się nudzi, tylko ziewam dlatego, że jestem kurde zmęczony i niestety chory, tak jak mówiłem na samym początku. I po prostu jestem bez sił, ciągle ziewam. Morrowheya byśmy potrzebowali. Obawiam się, że jednak mógłbym go jakoś zdobyć, ale obawiam się, że musiałbym podróżować po całej mapie, mi się nie chce tutaj. W ogóle tutaj teraz nie jestem w stanie podróżować, bo tutaj przejęli knokersi i tu się jakaś zadyma dzieje. Nie chce mi się zastanawiać i szukać tego Morrowheya. Jak przy okazji znajdziemy, to znajdziemy. Mamy tutaj przypiętą cały czas tą ideę, żeby zapamiętać i pamiętać o tym, że ten Morrowhey jest nam potrzebny. No i przy okazji będziemy odwiedzać tutaj handlarzy, to sobie wykonamy tą... Co my chcemy wykonać w sumie? Nie pamiętam. Coś mam tutaj przypięte. Tylko co ja mam przypięte w sumie? Aha, że nową tunikę. No i bardzo dobrze, bo to bardzo fajna tunika. To wszystko moglibyśmy pokonywać, tylko potrzebujemy spystale, Morrowheya i Dalroki. Do ogarnięcia myślę, jakbym chwilę pobiegał po mapie. Może poza odcinkami sobie zacznę biegać i generalnie pozbieram te wszystkie składniki, a może nawet wykonam samemu te wszystkie misje. Już chyba widzę, do jakiego miejsca będziemy musieli się udać. Chyba tam, tak mi się wydaje. Ale na razie gra nam zaznacza tutaj to miejsce. Więc idźmy tutaj. Chyba że tam jest wyjście, a tutaj po prostu jest wejście. Też istnieje taka całkiem duża szansa na to. I co, my taką osobę wejdziemy tam? Pewnie będą zagadki. Nie, tylko nie zagadki. Wszystko tylko nie zagadki, proszę. Już po angielsku trudne słowa. Interact. Nie, oczywiście, że kurczę zagadki. Ale powiedzmy, że wszystko uruchomy. Tak, może mi się poszczęści. Pozbierajmy strzały. Fajnie, że tutaj zawsze dostajemy za friko strzały. A jakieś jedzonko też zawsze dostaniemy. Spoko to jest. Dobra, hold. To sobie odpalimy, żeby tutaj bardziej było widno. Bo na razie jest cienko. No i zobaczmy, czy to cokolwiek da.
Oczywiście, że nie. No to kto mógł się spodziewać, że randomowe wciskanie wszystkich przycisków naraz nie poskutkuje ostatecznie. Ale może to nie była rzecz, którą mieliśmy zrobić. Kto wie, na razie tutaj sobie podpalajmy. Tutaj kolejna skrzynka z amunicją, jak najbardziej. Darmowe strzały to my chcemy przyjąć. W końcu będziemy mieli tyle strzałów, że będę jak machine gun nad dupcą z odległości. No i tutaj coś mamy, interact. Nie, zagadka i jeszcze mapa. Ty, dobra, to jest ten początek. Co to oznacza? Tu. Nie, wy sobie chyba żartujesz, nie? Że to mam zrobić? Ech, pierwsze, prawo, lewo. Tak mi się wydaje, że to prawo, lewo. Już wszystkie porobiłem, czekaj, to teraz trzeba odrobić. Dobra, czekaj, prawo, czyli tu musimy wyłączyć. Prawo, lewo, czyli tu musimy wyłączyć. Prawo, czyli tu musimy wyłączyć. I lewo, czyli tu musimy wyłączyć. Kurde, wydaje mi się elegancko mi posło. Ta, coś się zmieniło. Dobra, coś się pojawiło. Teraz musimy tak, dwójeczka. No, o kurde. To jest druga zagadka. Mamy tutaj jakieś cztery te pochodnie. Musimy je popchać w tamtą stronę. Nie mam zielonego pojęcia. A, że NE to znaczy wschód, zachód i północ, południe. Tak mi się wydaje, czyli północ zapalona. I celujemy w wschód, czyli ten po prawo, tak mi się wydaje. To zapalamy, celujemy w to. Nie, bez sensu. Dobra, spróbujmy, może moja logika ma jednak sens. Miejmy nadzieję, że to jest północ. Dobra. I teraz, po to mi były strzały. Teraz muszę w coś zacząć celować, muszę 15 strzałów oddać. W co mam oddać 15 strzałów? Ten słup podobno. Ten słup? I coś mi tu śmierdzi, nie? 15 strzałów w słup? Coś czuję, że minus 15 strzałów jedyne, co będę miał z tego. A nie jestem w stanie chyba nowych wykonać. Nie, bo potrzebujemy Dalroka. Oj, to niedobrze bardzo. Ty, może ja się upewnię jednak, czy to na pewno mam zrobić, bo jak to zmarnuje tą szansę, to niestety będzie lipa. Equipment, gdzie ja to w ogóle szukam? Equipitem. Ile mamy w ogóle? Mamy 8, ty. Mam 8 strzałów, ej. Nie da rady 15. To ja się może upewnię, czy to na pewno o to chodziło. Dobra, wydaje mi się, że to mam jeszcze zapalić. O! Jo, dobrze mi się wydaje. I teraz... Teraz to ja nie mam zielonego... O, pojęcia, coś się tu... O, proszę, coś się tu wydarzyło. Musimy celować w takie coś, co się tam pojawia. Ty, musimy chyba stać odpowiednio daleko, żeby to się triggerowało. Nie wiem, co się dzieje, ale weźmy sobie naszą, nie kuszę, tylko naszą tutaj procę, bo wydaje mi się, że ona będzie odpowiednia do tego zadania, tylko... Oj, no właśnie, proszę mi tutaj pokazać to coś. Dobra, mamy to. Teraz nam się otworzyło kolejne przejście. Dobra, i zgaduję, że kolejne zagadki przed nami. Możemy tutaj porozwalać te rzeczy, ja najbardziej chciałbym, dostałem jakiś free rzeczy. Jeżeli chodzi o jedzenie, to niestety nie posiadamy miejsca w ekwipunku. Strzały, jakie z Afryki, to jest spoko. Tu jest mega dużo rzeczy, co to jest? Uuu, to jest podka na bieganie szybkie. Kurde, nie mam miejsca, nie? Za drewno? Za drewno, bo drewno jest mega takie... jakby to powiedzieć, że common, że popularne mega. I tutaj co to jest? Feather Shingles Idea, okej, okay, Feather. Jakieś nowe tutaj rzeczy dostaliśmy. Na tego, na zbroję, nową zbroję, ideę na zbroję. No i łatwo można to zrobić, wystarczy Puffle Feather i Stone Stone. Także pewnie to zrobimy i mamy. Tutaj leży The Leaping Queen, najlepszy God Blue dowódca, czy tam wódz, jaki kiedykolwiek żył. Tutaj pamiętamy jej największe osiągnięcia, takie jak wspięcie się na krator
Kreator Presence, nie wiem co to znaczy, i odkrycie bezpiecznego miejsca na bezpieczne ukrycie się, na ucieczkę. It was from there. To tutaj na rozwiązanie The Blunder. Tutaj to rozwiązanie The Blunder było wynalezione chyba. The Creator Presence. That sounds like, to wygląda jak Human Visible from the Stable Cliff. A The Creator Present wygląda jak coś w rodzaju człowieka, jakieś figury człowieka, która była widoczna z niestabilnych klifów. Kto by się tam chciał wspinać? Zgaduję, że ja teraz powinienem. No oczywiście, climb the Creator Presence to find the sanctuary. I teraz musimy tam wejść właśnie. Zadajesz zapytanie, kto się tam wspina? My, wariacie. Jesteśmy gigakoksami. To było chyba jedyne wyjście z krypty? Tak mi się wydaje. Ale też tutaj przy okazji widzieliśmy jakąś inną jaskinię. Czemu by o nim nie zahaczyć? Jak już jesteśmy na miejscu. Wydaje mi się, że damy radę jeszcze pójść do tej królowej i jeszcze zahaczyć o tą jaskinię w dzisiejszym odcinku. Dobrze by było. Ja w ogóle mam sobie czasem tłumacz przygotowany. Jak na przykład jest jakieś ważne słowo i coś czuję, że jest ważne słowo, a ja nie wiem jak go przetłumaczyć, to od razu sobie korzystam z tłumacza. 300 IQ, żeby dla widza. Ja niestety jestem takim pierdochą, jeżeli chodzi o tłumaczenie słów. Ja nawet jeżeli rozumiem słowa, to nie jestem słowa, to niestety nie jestem w stanie ich przetłumaczyć, bo ja nigdy się nie uczyłem języka polskiego na język angielski, tylko ja znam angielski z kontekstu, czyli wiem większość słów, dlaczego i co one oznaczają, dlatego że słyszałem ich kontekst i jak ktoś je wypowiadał i używał do danych słów, a niekoniecznie znam je z języka polskiego przetłumaczonego na angielski, czyli jak chcę to teraz odwrócić i wam to przetłumaczyć, to muszę nie dość, że zrobić to szybko w miarę, to muszę generalnie wziąć słowo, którego nie znam po polsku, zastanowić się w jakim kontekście byłoby to używane i później znaleźć odpowiednie polskie słowo, by wam je przetłumaczyć i przeczytać. No i przez to połowę niestety kontekstu też często gubię, jak oglądam te odcinki, to mówię, co ja mówiłem? Też kiedyś opowiadałem o tym, co ja gadałem tam? No ale jest jak jest, no. Najważniejsze, że w miarę tutaj koncept zostanie powiedziany i też często mogę podpowiedzieć, jeżeli ktoś sam czyta te napisy i przeczyta inaczej i mówi, kurczę, ale nie znam tego słowa, to często ja mogę podpowiedzieć delikatnie, tłumacząc to i wtedy wszystko, miejmy nadzieję, nabierze jakiś logiczny sens. Swoją drogą przypomniała mi się pierwsza lekcja języka angielskiego, się uczyłem słówek. Chyba byłem w zerówce albo w pierwszej klasie. Uczyliśmy się zwierząt, tam był elefant, giraf i tak dalej, do dzisiaj pamiętam. Byłem zafascynowany, że w innym języku potrafię powiedzieć słowa w ogóle, nie? Ja chłopie w soku byłem. Dobra, weźmy sobie mieczora. Właściwie to jest, jak to się nazywa? Nie młot, tylko... Jak to się nazywa? Sierp. Wywalmy to mięso zepsute, nie chce mi się tego nosić, pozbierajmy te ich, nie liście, tylko te ich pióra. To jak najbardziej by nam się przydało do wytwarzania właśnie jakiejś nowej rzeczy tutaj. Na przykład zbroi jakiś. Potrzebujemy właśnie te Puffle Feather. No i co? I lecimy na górę. Spróbujemy się tutaj wspiąć. Ja bym sobie kliknął jeszcze tylko na mapę na chwilę i zobaczył, gdzie dokładnie mam się wspiąć. I czy jest to w ogóle możliwe? Co się dzieje? Spokojnie, my kumple, nie? Oni pewnie wkurzeni, bo ja ten hełm taki noszę. I oni myślą, że ja to jestem pewnie tym, jakiś tam bawołem, czy ktokolwiek nosi te hełmy. Kogo to jest właściwie hełm? Nie mam zielonego pojęcia. Może jakichś zaginionych ziomków. Bo nie kojarzę, żeby ktoś nosił takie hełmy. No i to jest miejsce w sumie, do którego mamy się wspiąć. Nie wiem, czy to przypomina ludzką figurę, ale może z tych naszych klifów przypomina. Musiała się wspinać i skakać używając hobbu. To musi być całkiem niezły widok. Okej, czyli musimy się tutaj wspiąć używając hobbu, czyli mikstury, która pozwala nam tutaj skakać wyżej.
Jak najbardziej chcemy ją użyć, jeżeli mamy tutaj taką możliwość. No i teraz będę mógł jeszcze bardziej bagować giereczkę. Już mi się to podoba, nie? A teraz co w sumie? Tutaj, dobra, dobra, dobra. Coś takiego, tyk. Coś takiego, tyk. Coś takiego, tyk. Teraz nie mam zielonego pojęcia, co dalej. Czekaj, czekaj, może tutaj zejdźmy. Jakoś chyba tędy, jakoś chyba tędy. Myślę, że damy radę, że jak wskoczymy na to tutaj, to co planuję, na to co planuję wskoczyć, to już będziemy bezpieczni. No i chyba git events, mamy to. I na jasny gwincior my się tu właściwie wspinaliśmy? Musieliśmy coś dostrzec. I to jaskinia wygląda na ważną, powinienem powiedzieć Tambisowi. Najpierw zejdę, prawdopodobnie będę mógł skoczyć na, do tej wody tutaj. The Goblici byli jedyni, którzy znaleźli bezpieczną lokalizację, w której mogli tutaj przedyskutować swój następny krok. Nowy quest, The Council. Jeszcze raz musimy zebrać tutaj radę tych wszystkich ziomków. Miejmy nadzieję, że dobrze wyląduje, jak najbardziej. Ciekawe, czy jakbym wylądował na przykład tu, to bym sobie połamał nogi. Czy fakt, że wylądowałem w wodzie, to by mi cośkolwiek damage'a zablokowało. Dobra, udajmy się w takim razie do Fexelów, wydaje mi się. Zużyję nie musimy, w sumie tutaj jest kurde mega blisko ten council. Możemy co najwyżej sobie potkę dupsnąć, czemu by nie. Teraz sprawić, że będę jeszcze szybszy niż jestem. Trzeba to pozużywać, bo mi miejsce w Eku, tak szczerze mówiąc, zajmuje. Z nimi nie chcę walczyć, bo w sumie mi nie są aktualnie potrzebne żadne ich czułki. Najbardziej to my chcemy Hollow, nie, co my chcemy, Morrowheya. Nie wiem, czy już mówiłem, że mówiłem, że Morrowhey brzmi jak jakaś nazwa zielska, nie? Morrowheyzik. Pasowałoby. Tylko by trzeba było zamiast hej, zamienić na hejs. Morrowheyz. Może jest coś takiego w sumie. Nie mam zielonego pojęcia. Zielonego pojęcia, bo wiecie. Zielone. Dobra. Ale kurczę ty. Faktycznie całkiem fajna ta podka. Można się fajnie dostać na drugie miejsce, do innego miejsca, na drugie miejsce, do innego miejsca po prostu. Tylko niestety wymaga soft glassa, commonwealtha i tingy flower. Także musiałbym mieć to wszystko w pouchu. Problem jest taki, że mam poucha małego. Mógłbym w teorii jeszcze zrobić jedną fajną rzecz, to znaczy pozbierać te orby poza odcinkiem, żeby mój pouch był duży. Wtedy faktycznie moglibyśmy w sumie dużo zaoszczędzić na bieganiu i tak dalej, i moglibyśmy tworzyć travel kity i podróżować prawo lewo i mieć wywalone kompletnie na to, ile mam aktualnie ekwipunku, rzeczy do wytworzenia, i w ogóle martwić się żadnymi materiałami byśmy kompletnie nie musieli. Więc wydaje mi się, że to nie jest najgorszy pomysł. Tylko z drugiej strony dużo będę czasu poświęcił na zbieranie tych orbów, więc ostatecznie pewnie wyszłoby na to samo. This bacon, I've seen this before in the abandoned liver cave. Widzieliśmy to już wcześniej, czyli to coś, co płonie chyba. Wygląda na to, że jestem na dobrej drodze. Dobrze mówię? O to chodzi, o to, co płonie? A nie, chyba o ten kwiat? Nie wiem, kurczę, chyba dobrze idziemy. Nie wiem, czy chodzi o kwiat, o kwiaty? Czy chodzi o to płonące coś, ale wydaje mi się, że prędzej o kwiaty. Follow the trail. Dobra, dobrze, że mamy na mapie zaznaczone. W innym wypadku mogłoby być ciężko. Musiał się cofać i tłumaczyć, co to znaczyło. To słowo. I znowu jesteśmy chyba... A nie, to jest jakieś zupełnie inne miejsce. Miejsce akurat, w którym jeszcze nie byłem. Ktokolwiek się tutaj spotykał, naprawdę wzięli tu spore, mają zabezpieczenia, żeby nikt się tu niepożądany nie dostał. Oj, zbagowała się mapa. Odłóż. Odbaguj się. Nie, odbaguj się. Tak to mi się nie chce biegać. Nie, no co to jest, nie? Odbaguj się natychmiastowo, żądam odbagowania. No i witamy w Pine.
Dobra, Gites. I miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się wejść do środka jeszcze przed tym, jak tutaj będziemy mieli 50 minut na zegarku, chociaż w sumie możemy zakończyć dzisiaj odcinek. Wydaje mi się, że całkiem sporo zrobiliśmy. No tyle, ile mogliśmy chyba przez te 50 minut. A jeżeli chodzi o dostanie się środka, no dobra, rozwiążmy zagadkę i jutro już bezpośrednio po prostu udamy się do środka. Potrzebujemy jakiegoś pinu, whatever. A to co to jest? Wow, to jest dokładnie ten sam hełm, który my mamy, tak, swoją drogą. Okej, okay, możemy tutaj to wrzucić? Mechanizm lever? No niekoniecznie. Mechanical lever potrzebowalibyśmy. Nie wiem, czy ja mam takie mechanical lever, tak szczerze mówiąc. To możemy tutaj chyba wrzucić. Co to mi da? Podniesie windę do góry. A to mi z kolei co da? To mi windę do góry podniesie, jak ja się tu kurde nie mogę dostać. Tutaj raczej w to też nie mogę strzelić. Tutaj wejść do tego nie mogę. Tutaj mogę wjechać na górę, no to już wjechaliśmy. Ale możemy wjechać w takim razie chyba jeszcze raz. Pyk. Możemy też wziąć chyba tą pochodnię, czy nie? Nie, ta pochodnia sobie tutaj po prostu świeci. Chociaż nie, no musimy wziąć tą pochodnię. Unlock the entrance, chyba że jestem w stanie wykonać ten lever. Mechanical lever requirement. Może jesteśmy w stanie coś takiego wykonać tutaj, ja dostałem taki plan. Feather, Benfexer, right free idea. Nie mam czegoś takiego, school man's idea. Nie mam, bo to się od najnowszych, od najstarszych do najnowszych sortuje, także widziałbym tutaj, jeżeli mielibyśmy taką opcję do wykonania. A, ja ma... Nieważne, nie było tematu jednak. No ale to mi dużo i tak nie daje w sumie. Co, to sobie odblokowałem, że nie muszę windą się poruszać i... And what? What now, man? Co teraz? Teraz nie mam zielonego pojęcia. Na górę tu możemy wejść, co mi nic nie da. Tu w ogóle nie mogę wejść chyba. Czekaj, bo tu może się coś zepsuło. Nie no, ty! Coś mi tu nie gra, nie? A jakbym to teraz odłożył, jak to się odkłada, pod ryb powiedzmy od 8, wziąłbym jakąś pochodnię i tutaj włożył. No nie, wydaje mi się, że to było w miejscu, w którym ma być, no nie? Tylko, że ja tu nie mogę wejść. No jak tu wejść? Mogę to zniszczyć po prostu? Nie no, to jest winda, którą ja bym się chętnie udał na górę chyba. To w ogóle jak dobija górę, to powinno tego, wydaje mi się. Coś tam się powinno dziać. I to mi otwierać powinno. Chyba, że jest tu... stop! Widzę. Muszę trafić w to gówno. Widzę. Tam coś jest do trafienia, nie? Tylko trzeba to trafić. To jest jeszcze ruchomy cel, także to akurat łatwe zadanie nie jest. Weźmy sobie może na górę, będzie lepsze. Będziemy mieli lepszą okazję do trafienia tego czegoś. Do kitu będzie okazja, nic nie widać. Chociaż... Czekaj. Pik! Dobra. No i tu uwagi, mamy to. Do jaskini możemy wejść jeszcze. I tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się 14 oraz 16. Każdego dnia zapraszam na Discorda, Twitcha. No i co? Skie widzowie.